Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Na ulicy Polskiej 1 żyją dwie rodziny. Jedna pod adresem Polska A, druga pod adresem Polska B. Żyją blisko siebie, a jednocześnie dość daleko. Ty, 19, kotek, zapomnielibyśmy. Proszę pana, to są dość poważne zakupy i muszę sprawdzić pana zdolność kredytową. Gdzie pan pracuje? Proszę pana, nigdzie. Ja już swoje zrobiłem. Ja mam 5 dzieci. 5 razy 500? 5000. Za kakao, kakao? Proszę pana, ale rata będzie wynosić połowę tej kwoty przez 24 miesiące. Proszę pana, mi to nie grozi. A zresztą, jak mi zacznie brakować, to sobie dorobię na boku. Dobrze, ale mam jedno podstawowe pytanie. Tak? Czy to jest panu naprawdę potrzebne? Proszę pana, niezbędne. Dawaj pieniądze. Tylko w tym roku zasoby Narodowego Banku Polskiego zasiliło 100 ton złota. Na zwiększenie polskich zasobów złota pozwoliła dobra sytuacja gospodarcza. Dobry wieczór Państwu. Widzisz, Grażynka? A ty się, głupia, zastanawiałaś, z czego my to wszystko spłacimy? Kurde, 100 ton złota. Do Poznania przyjechali przywódcy kilkunastu europejskich państw. Jadwiga Paździerz to na co dzień katechetka, a po godzinach prawdziwa femme fatale. Nie tylko przynosi każdemu mężczyźnie zgubę, po prostu to fatalna kobieta. Wojtek? Nie, proszę nie siadać, ja mam spotkanie umówione, więc... Wydaje mi się, że mamy umówione spotkanie. To ja, Misia 69. Nie no, bez jaj, no. Proszę bardzo, mam na zdjęciu, o, to jest Misia 69. O? Nie, to jest darmowa grafika z internetu. Jak wysyłałem swoje, to nikt nie przechodził. No, ale to kompletnie zmienia postać rzeczy. Co zmienia postać rzeczy? No, z taką krzywą gębą to takie byś nie miał szans. Bo tak masz pewniaka. Wyżera kobieta, wie czego chce. Nie, ja nie chcę, no. Sieć! Bo zadzwonię po chłopaków, to się będziesz kołysał w betoniarce. Posiedzimy, pogadamy. Za godzinę nie będziesz stawiał żadnego oporu. Nie wydaje mi się. Dobry wieczór, pani Jadwigo. To co zawsze? No to co? Za spotkanie. Dobranoc, pani Jadwigo. Dobranoc, dziękuję. Dziękuję. No,
I mówiłam ci, Kochasiu, że za godzinę nie będziesz stawiał oporu? No co się kurwa patrzysz? Pomóż mi! Cię sama go nie wyniosę! Policja w Małej Polonii jest dobra, uczynna, troskliwa i ciepła. Taki jest też sierżant Robert. Robert jest bardzo ciepły. Widzi pan to? No. Ale pan, sutki stają. A, no. Czyli twierdzi pan, że ktoś wybił szybę w godzinach porannych w pana lokalu, tak? Tak. Niestety, no ta jakość nagrania nie pozwala nam zidentyfikować sprawcy. Ta baba uczy religia, szkoła. Co też pan gada, no? Ubranie. Proszę pana, taką garsonkę to można kupić w każdym sklepie. No. Nawet ja taką mam. To jest fatalnie dobrana. To w ogóle do niej nie pasuje. To racista. Ja się bać o rodzina. Proszę pana, pan się boi, a myśli pan, że my się nie boimy? No. Proszę pana, ostatnio na murze ktoś napisał jebać policję. Obiecuję. Odnajdę go osobiście. I doprowadzę. Niech zrozumie, co napisał. Pan przyjąć głoszenie. Proszę pana, ale tu jest niewystarczający materiał dowodowy. To może być każdy. Pan teraz pisać i przyjąć głoszenie. Dobrze. Poproszę kartę pobytu. Dobra. Wstawić chyba. Nie problema. Fajne. Orientalna uroda. No, to ci niespodzianka. No, sąsiada to się tutaj dzisiaj nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że sąsiad bierze udział w naszej akcji sprzątania lasu. Jakie sprzątanie? Wczoraj jak tu wyrzucałem śmieci, to mi gdzieś obrączka spadła. Jak wyrzucałem? To sąsiad śmieci w lesie wyrzuca? No ja. No przecież wszystkiego nie spalę. Jest! Jest! Kurde! Niepotrzebnie ją pobiłem. W Małej Polonii panuje równość, sprawiedliwość i równouprawnienie. I nie ma przeproś. Wszyscy traktowani są na równi z innymi. Wszyscy. Czołem, chłopaki. Ostatni trening był bardzo dobry. Dzisiaj zrobimy trening nóg. Zaczniemy od ciężkich przysiadów. Przejdziemy do wykroków. I znowu przysiad. Jedziemy z tematem. Dawaj. Ogień. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie patrz ta. Jedziemy. I tak w Małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.